Witajcie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na 14 odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 4. Naszym łotrzykiem jesteśmy... Ojejku, w tej posiadłości Donana i mamy błaganie o pomoc. Jeszcze tutaj mamy jedno zadanko poboczne, myślę, że właśnie tym będziemy się zajmować, bo na razie, jeżeli chodzi o zadanie fabularne... To no nie ma tutaj właśnie nic, nie ma, chociaż... Nie, czekajcie, co ja mówię. Dzika natura, akt drugi i obrócony nadciągające cienie. A, darujcie. Są zadania fabularne i są one tutaj. Nadciągające cienie. Poszukaj dowodów bytności Lilith w pobliżu Braesteigu. Tam chyba się właśnie udał syn Donana. I dzika natura zapytaj rycerzy z Tirmairu o Lilith. Okej, ciekawe. Donan mówi, że widziano Lilith w pobliżu domu druidki Airidy. Lepiej poszukam wskazówek w Braesteigu, mieście położonym niedaleko stąd. Oraz na prośbę Donana muszę udać się na zasnute wrzosowiska, aby odnaleźć przybywających tam pokutnych rycerzy i rozpytać się o ślady działalności Lilith. Tak jest. Tu mamy jeszcze zadanie poboczne. Jak znajdę Donana, to jeszcze trzeba będzie go wypytać o parę rzeczy. Zobaczymy, czy mamy jakieś dialogi. Atak na manor has left many wounded and our healing supplies are almost exhausted. Please, could you travel to Kerrigar and ask Corman the alchemist to send anything he can and tell him to hurry. Every moment is vital. Właśnie będziemy teraz robić te zadanka poboczne, bo one i tak stoją nam na drodze. Wiadomo, są po drodze, że tak powiem. O, proszę, to zadanie jest na przykład po drodze, można by było się nim zająć. I na przykład zająć się najpierw tymi nadciągającymi cieniami, słuchajcie. Bo odblokowałam sobie waypoint już poza nagraniem, bo tutaj... O, no właśnie. W poprzednim odcinku było tutaj naprawdę... Krwiście. Jest Donan. Z Donanem jeszcze nie gadaliśmy. Pogadajmy z nim. O, na pewno właśnie. Jest sporo dialogów. Co teraz zamierzasz? Jesteśmy tuż po tym ataku, tak? Odparliśmy atak kozłoludów. I must see to the dead here. If I'd known they were in danger, I would have closed off the estate. Damn Lilith. She brought this on them. No nikt się tego nie spodziewał, nie mogliśmy tego przewidzieć, że nagle po tej wizji pojawią się tutaj zastępy kozłoludów. Lilith chyba nie wierzy, że zgładziłeś Astarota. Of course not. Demons are arrogant creatures. She would never accept that our kind could vanquish Astaroth. What troubles me is why she's looking for him. What does she want? Astaroth was from the realm of hatred, the place Lilith once called home. Perhaps therein lies an answer. I'll have to ponder this more. Właśnie, to jest ciekawe, to jest jedno wielkie pytanie. Po co jej Astaroth? Opowiedz mi o Airidzie i Nafainie. To jest dwójka druidów, która pomogła Donanowi w zgładzeniu Astarota. They were like brother and sister to me once. But life has taken us on different paths. Erida is consumed with her task of watching over the dead. I long for a time we can meet and discuss old histories like we used to. And Nafain, well, it's a shame he's become so bitter. Lives like a recluse. Deep in the woods. Refuses to meet with me. No właśnie, to jest nasza wskazówka, bo musimy ich znaleźć. To właśnie ich szuka Lilith. People either praise me or curse me for that decision. There is no middle ground. Druids like Nafain think I've given away their land to the Knights Penitent. What other choice do they think I had? After the days of Ash, we needed help. To rebuild and protect Skosglen. The cathedral was ready and willing. No dobra. Tutaj już nic więcej nie ma. Okej, moglibyśmy zająć się tym spisywaniem tych dawnych rytów i przejść później tutaj do tego błagania o pomoc. Więc weźmy najpierw to. Musimy zebrać tablice, runiczne tablice z dzikiej zwierzyny dla tego jednego druida. W ogóle jak ruszymy dalej z fabułą, może w końcu odblokujemy sobie wierzchowca. Ja bardzo na to czekam, bo chciałabym już wierzchowca.
No ale na razie ciśniemy, o, odkryliśmy nowy obszar, na razie ciśniemy z zadankami pobocznymi, które są po drodze do fabuły. I oczywiście z fabułą tu coś się dzieje, jest jakieś wydarzenie. Ten obszar jest naprawdę dość, no, dość duży. Na razie te wydarzenia tutaj będę omijać, bo będę szukać tych tabliczek. Wow! Nie w tę stronę. Wow. Jedna pułapka nie została wykorzystana. Co oni wszyscy tacy odporni się porobili na wszystko, ja się pytam. Dobra, wiecie co, idziemy najpierw, no, przed siebie. Będziemy szukać tych tablic. Nie wiem, gdzie ich szukać. Że nie mam pojęcia, gdzie ich szukać, no ale będziemy ich szukać, nie? Plugawiony guy. Jak to zadanie wygląda? Spisywanie dawnych rytów? Ze zwłok dzikich zwierząt na błoniach Goatmar. Okej. Okay. Dobra, szukamy, słuchajcie, zwłok zwierząt, tych błotni. Dobra, na razie przesuwamy się dalej. Bardzo dużo tych kozłoludów tutaj jest. Wyjący mech. Okej, okay, wyjący mech. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Jest błotnia Goldmar. To jest tutaj. Mamy to. To jest błotnia Goldmar. Słuchajcie, tu tutaj musimy tego szukać. Tak jest. Ten grat strzał jest po prostu epicki. Jezu, ile tu jest, nie? To jest straszne. Historia z Coldsgen. Chcę to podnieść, nie mogę. Aj. Kroniki Bregi, coś nowego. Słuchajcie, to chyba jest jakieś inne zadanie.
Ale piękne to jest, ten grat strzał jest epicki. Jest! Mamy runiczną tablicę. Słuchajcie, jedna. Jest runiczna tablica. Doskonale. Okej, mamy runiczne tablice, słuchajcie. Po prostu trzeba było się trochę tak pokręcić tutaj na tej północnej części tego obszaru i właśnie te tablice pozbierać. Co my tu mamy? Wróć do Morega, spisywanie dawnych rytów. A tutaj jest zanieść tomy historii Skolzgen Wilfredowi w posiadłości Ognistowia. No dobra, to możemy to zrobić i ruszymy dalej. Oh goodness. You found one of them. Mistress Brega's works. I thought them lost during the attack. She was quite the scholar, you know. Thank you, kind wanderer. Little remains of her legacy. But these will surely countenance the good this family has contributed to Skosglen. No i mamy zadak wykonane, kroniki Bregi. Co dostaliśmy? Wow, w ogóle podczas poszukiwania tych... dwa zasnute kryształy. Podczas w ogóle poszukiwania tych tabliczek sporo naprawdę fajnych, żółtych, rzadkich rzeczy powypadało tutaj z tych przeciwników. Tu na przykład topór, okej, okay, ale... Na przykład rzadki hełm, żelazo przewrotu, patrzcie na to, jakie to jest dobre, jakie to jest mocne i ten, albo na przykład duchowy szyszak z pustym gniazdem, amulet, no amulet, ja mam bardzo fajne amulety, nie chcę zmieniać, chyba że trafi się właśnie jakiś lepszy amulet, który bardziej mi się spodoba i po prostu wyciągnę aspekt z tego obecnego, ale mamy, patrzcie, rękawiczki mamy lepsze, możemy zmienić. Szybkie natarcie, co prawda, i ale jest ranga do salwy. Salwy używam. Szybkiego natarcia nie używam, ale salwy używam, więc rękawiczki możemy zmienić na bank. Pierścień. Patrzcie na to, tu mamy lepszy pancerz, duchowa egida, no ale mój jest legendarny, więc mogłabym... GP, zasubskrybował kanał. Witam cię serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję. Można by było to... zmienić. Można by było ten aspekt wyciągnąć, wiecie? Na razie to zostawiam, ale okej. Okay. Idziemy dalej. Idziemy oddać te tabliczki. Thank you. There are many lessons, prayers and seeds of wisdom that have been passed down from Fiacla Ger himself contained within. Life is an endless lesson. There is so much left to learn. Po prostu trzeba było wyszukiwać grup przeciwników, w których byli tacy, można powiedzieć, minibossowie, tacy specjalni, elitarni przeciwnicy. I wtedy z nich się zdobywały te kapliczki. Dobra, lecimy z tym zadankiem, błaganie o pomoc. Dobra, docieramy, słuchajcie, docieramy do nowego miejsca, patrzcie na to, mamy waypoint i to będzie drugie duże miasto, tak jak Kyovoshad. Bo mamy tutaj, patrzcie ile rzeczy, będziemy mieć tutaj i złotnika, i garderobę, i uzdrowiciela, i kowala, i masztelarza, i okultystę. Wszystko to, co mamy w Kyovoshadzie, tak? Sprawdźmy, porównajmy. Tak, wszystko to, co w Kyovoshadzie. Kerrigar, duże, potężne miasto. Super! Podoba mi się to. Kim ty jesteś? Co mi powiesz? Nie to chciałam usłyszeć. Waypoint, tutaj. Byk. Blokowane. Czy mamy... Oszty w życiu. Do odbioru przez każdą postać. Nagroda dla wszystkich postaci w tej krainie. Ale dlaczego tu jest... myślałam, że to się od nowa robi, że to się resetuje na przykład na dzień. Nie. Postępy w regionie, słuchajcie. Ja tego wcześniej nie przeczytałam, nie zwróciłam na to uwagi. To jeszcze lepiej, słuchajcie, na każdy region jesteśmy w stanie dostać jeden punkcik umiejętności ekstra. Tak naprawdę można powiedzieć za darmo, bo siłą rzeczy robimy, zdobywamy wszystkie punkty nawigacyjne, robimy zadania poboczne, robimy podziemia, znajdujemy różne właśnie obszary, odkrywamy je. Więc na każdy region jeden punkcik umiejętności, dodatkowe złoto, doświadczenie i plus jedna ekstra miksturka do zapasu. Wow, no mega. I tu jeszcze punkcik jest.
Patrzcie na to, no trzeba będzie dokończyć te strzaskane szczyty. Oczywiście dwie ostatnie rzeczy są zablokowane, bo są to rzeczy na wyższy poziom. Nie na ten, na którym aktualnie gram, ale proszę bardzo, mamy 8 waypointów, 3 twierdze, 47 zadań pobocznych tylko w tym regionie, 70 w ogóle obszarów, 25 dungeonów, 34 ołtarze, już nowe zadanko. Dobra, lecimy z tym zadaniem pobocznym. Ależ tu będzie roboty, naprawdę, tu będzie dużo roboty. The man must have his hands full tending to so many wounded. I pack up everything I can spare and send it off to him immediately. I tak nie robimy dungeonów na nagraniu, tylko te, które mają zadania poboczne w sobie. Ale normalnie to nie robimy ich, nie? Ja je robię poza nagraniem, o to mi chodzi. Gdzie jest uzdrowiciel? Tu jest. Okultysta. Uczar, interakcja. Kurczę, sprawdźmy sobie to miasto. Fajnie, że na każdy region mamy takie rzeczy, słuchajcie. Dobra, tu pierścienie, amulety, złotnik. Tu jest zadanie poboczne. The Downs is my home, but Sanctuary is dangerous these days, and my parents, my poor old parents are getting on in age. Who will protect their home? I would go check on them, but the roads are perilous. Perhaps you could go to my father, Helen, and see if they need me. Świetne to jest, że tyle tu jest zadań, naprawdę fajne to jest, że... Kurczę, to naprawdę jeszcze bardziej zachęca w ogóle, żeby robić te zadania poboczne i te wszystkie rzeczy, bo na każdy region dostajemy nagrody. Te same nagrody na każdy region, ale po prostu więcej punktów doświadczenia, bardziej rozwiniemy postać. Tu jest jego ojciec, tak? Porozmawiaj z Felanem na pogórzu, tak, tak. Ja bym zajrzała też do masztelarza w ogóle, ale wątpię, że wierzchowce się odblokowały. Coś czuję, że trzeba będzie jakieś inne zadanie, ale zobaczmy, no bo nie było udonana żadnych wierzchowców, nie było tam zadania z wierzchowcem, ale chcę zobaczyć tutaj, czy są już one dostępne, czy jeszcze nie. Nie, trzeba ukończyć konkretnie zadanie pod wierzchowca, wierzchowiec, przysługa donana. No dobra, no to lecimy dalej. Wiadomo, takie rzeczy właśnie jak... Uuu, mamy kolejnych. W imię Ojca, niechaj światłość ujawni ich grzechy. Greum, napaść, bluźnierstwo, Adeum, Adean, zakłócenie porządku publicznego, obraza moralności, Kaitir, kradzież, próba przekupstwa. Tego trzeciego już tutaj nie ma. Tego trzeciego już tutaj nie ma, niestety już go nie ma. Ja tędy przejdę. Nie, chyba nie. Tu chyba tą ścieżką trzeba przejść. Także takie rzeczy jak ogarnianie ekwipunku, kowal, nakładanie tych nowych przedmiotów z ekwipunku, dungeony, to ja wszystko robię poza nagraniem, plus ja jeszcze wycinam te podróże, no bo czasami naprawdę do niektórych miejsc jest daleko i ja wycinam wam te podróże. Widzimy się na miejscu po prostu. A i tak tutaj jest naprawdę dużo do roboty. Także... Sporo, ja jestem zadowolona. O, też weźmy sobie tą falę uderzeniową. Ja jestem zadowolona, uwielbiam takie gry, że mamy po prostu no multum rzeczy do roboty i wiele godzin można spędzić przy tym i świetnie bawić. Też czuję, że tu żadnych przeciwników nie będzie i mi ten efekt zejdzie zaraz, nie? I have a farm to run and this mess to clean up. They will work, Felix. You must trust me. Czy to nie jest ten sam druid, o ten tutaj, któremu oddaliśmy te tabliczki? Mamy ekstra zadanie, ale dobra, najpierw pytania. Co trapi po górze? Well, there's this thrice damned goatman. Seems there's more of them each year. And the spiders have taken over the harrow fields. But we Downs farmers are used to trouble.
We can take care of our own problems. Zawsze wolę najpierw te poboczne dialogi wyczerpać. Co sądzisz o druidzie Artairze? I'm old enough to remember when there were druids here before. Then Astaroth came and the druids abandoned us. We've had to manage without them for this long. Not saying druids are bad or anything, but I don't think we need some young whelp telling us how to run things. Ah, you spoke to Connie. Can't believe he even remembers he has a family. I had to throw the loafer out of the house months ago because he refused to work. Didn't hear a peep from him till now. He's better off in Kedigar. And we are too. Ciekawe, ale historia. No dobra. Zadanie zakończone? Nie musimy wracać do Koriego? Okej. Damn bloody goatman attacked again. What does it look like? I'm sorry, stranger. That was unkind of me. This was the fifth attack this moon. Not sure how many more we can survive. That druid over there brought some ward stones. Supposed to keep the filthy goatman out. If you're up for some honest work, I could use a hand with them. I'll pay you, of course, but keep an eye out. There's bound to be more of those damn things about. Tak myślałam. Don't worry. I'll look into it. Tak myślałam, że trzeba będzie zająć się w formie tego zadania tymi kozłoludami. Tobą możemy pogadać, Artair. I grew up here in the Downs, hearing stories of life before Astaroth came. I left to study their ways, so I could bring those days back. The Downs has been without our protection and guidance for too long. I will change that. To jednak nie jest ten druid od tabliczek. Things were bad when I left, but this is so much worse. The Khazra hadn't ventured down from the hills. There wasn't a werewolf problem. But there's something else. A shadow that lays over everything. The others won't talk to me about it yet. But keep your eyes and ears open, adventurer. Tamten nazywał się Morek. Umieść kamienie strażnicze. W ogóle... Drodzy, musiałam odejść na chwilę od konsoli. W ogóle wbiłam 26 poziom. To jest interesujące. Wbiłam 26 poziom. W ogóle część tego poziomu mi się na... Ja muszę później zobaczyć to na nagraniu. Zaraz, bo ja w drugą stronę idę. Ja muszę to zobaczyć na nagraniu, bo coś... To się kojarzy, że wbijam 26 poziom, a teraz mam jakiś fragment z tego poziomu, nie? Nabity. Jakim cudem, o co chodzi? Kurczę, no tutaj powiem wam, trochę tej energii mi tu brakuje, nie? Zaczyna brakować. Mieliśmy ten kamień strażniczy do tego zadanka. Gospodarstwo jednoziemne na pogórzu boryka się z ciągłymi atakami kazrów, czyli tych kozłoludów. Po prostu musimy ustawić te kamienie, żeby zapewnić jakąś ochronę tej okolicy. Bardzo małe obrażenia im bije ta zwykła strzała. Będę musiała coś tam porobić w tych umiejętnościach. W ogóle można by było teraz zajrzeć w te zdolności... Teraz oblukać, słuchajcie, bo ta... O nie, ale horda wylazła. Zdrowa czaszka, dobra. Zajmijmy się może najpierw tym zadankiem, jak będzie spokojniej, to wtedy sobie ogarniemy umiejętność. Coś mogłabym pomyśleć nad tą umiejętnością podstawową, albo ją bardziej podlevelować ją, albo może coś zmienić, bo ona jest trochę słaba teraz na ten moment. I don't have enough energy.
A, to już postawiłam, dobra. No, tu jakiś gracz też robi to zadanko. Dobra, możemy wracać do Felana i powiedzieć mu, że już to ogarnęliśmy. No, miejmy nadzieję, że to pomoże, nie? A te strzały wbite w ziemię, to jest coś pięknego, nie? Po tym wszystkim, po tych atakach, to jest wow, mega, podoba mi się to. Kamienie strażnicze zostały rozmieszczone. I prefer a more direct deterrent. Even goatmen can understand. Ah, the damned beasts have moved into the pits at the south end of the downs. They're led by some big, ugly brute of a thing named Blackhorn. Mounting that bastard's head on a pole would teach them what happens to those that attack the downs. Ciekawe. Czyli pol. Zgładź kazyry z klanu krwi, aby wywabić z ukrycia czarnoroga. Zgładź czarnoroga i zdobądź jego głowę. To jest tu. Tu mamy jeszcze nowe zadanko, Dziki Księżyc. Też je weźmiemy. W następnym odcinku będziemy już kierować się tutaj, na nadciągające cienie, słuchajcie. Ale zróbmy to, zróbmy te zadanie. Ja jestem mega ciekawa. Chciałabym jeszcze przejść tylko do zdolności i zaraz przechodzimy do tego zadanka. Zastanawiam się, albo pójdziemy w jakieś ulepszenie, albo w ogóle coś nowego możemy sobie zrobić. Nie, tu aż 8 punktów jest potrzebnych. No ale i tak te umiejętności tutaj mamy, tak? Więc wypadałoby coś zrobić. Te kolczatki już też mniej obrażeń zadają. Ten doskok też by było warto ulepszyć. Te salwa mamy jeden ekstra punkcik z przedmiotu. No ale właśnie, coś z tą podstawową umiejętnością zrobić. To poszukiwanie serc jest, powiem wam, już słabe, bo mało już obrażeń zadaje. A to jest jedna strzała. Rana kuta, rzucasz ostrzami na niewielką odległość czekajcie. Jakim cudem ja tego nie zauważyłam w tej podstawowej umiejętności, w tym podstawowym drzewku, bo to jest atakowanie wręcz, ten taniec ostrzy, próbowałam to. Tego też próbowałam, tej umiejętności, no to jest zwykłe po prostu atakowanie przeciwnika. Tutaj ta mocna strzała. Tutaj jest te poszukiwanie serc, czyli to, co mam. I rana kuta. Jakim cudem ja to ominęłam? Rzucasz ostrzami na niewielką odległość, zadając 58 punktów obrażeń. Co trzecie użycie spowalnia wrogów o 20% na 2 sekundy. Trafienia krytyczne zawsze spowalniają cel. Ej, słuchajcie. Myślę, że można by było zamienić te poszukiwanie serc, bo to było dobre na start, ale to jest pojedynczy strzał. Okej, zadaje 91 punktów obrażeń i zwiększa też szanse na trafienie krytyczne. I mamy te modyfikatory, tak? Że rykoszetuje wroga, ale to jest dalej jedna strzała, która się tylko odbija. I to jest dość powolne. Na takie grupki wrogów myślę, że ten rzut ostrzami mógłby być ciekawy. Nauczymy się tego. Ja sobie na razie tą umiejętność przypiszę zamiast tutaj, zamiast tego poszukiwania serc, bo to jest tak czy siak podstawowa umiejętność. I zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Jeśli będzie to dobre, ogólnie spodoba mi się, to zobaczę, czy mogę te... No to jest takie rzucanie nożami, które ja chciałam. To jest to, słuchajcie. To jest właśnie, patrzcie na to, widzicie to? To jest takie rzucanie nożami, którego ja chciałam, którego ja poszukiwałam. To jest właśnie to. Dobra, widzimy się na miejscu. Nie no, to rzucanie nożami jest bajeczne, nie? Bardzo szybkie. Nie no, widzicie to? Widzicie to? Czy wy to widzicie? Te rzucanie nożami jest super! Dobra, tutaj trzeba zgładzić te kozłoludy, no i wywabimy tego... nieuświęcona jama i wywabimy tego czarnorogiego i go zabijemy. Bardzo fajne jest to rzucanie nożami. Kurczę, jakim cudem ja to przegapiłam? No właśnie w takiej podstawowej umiejętności, takie rzucanie nożami. O to mi chodziło.
Dobra, jest. Dobra, muszę wywalać tutaj już niebieskie przedmioty, bo żółte zaczynamy zbierać. Naprawdę, tutaj już tak mocno te żółte się sypią. Tu gdzieś w ogóle ołtarz Lilith powinien być. Jest czarnoróg. Jest, głowa czarnoroga. Nie no, szybko padł. Słuchajcie, ja tu już mam pełny ekwipunek. Muszę wywalać te niebieskie rzeczy. Bo mamy sporo żółtych. Dobra, głowa czarnoroga. Nazar. It is done. Dobra, ja jestem ciekawa, gdzie ten ołtarz Lilith? O, on jest zdobyty już. Okej, no dobra. Ciekawe, że jest zdobyty. Nie no, to rzucanie jest mega, nie? O, takie coś mi chodziło, właśnie takie coś, rzucanie nożami, jaka jestem zadowolona, nie? To jest mega. Dobra, wracamy. Jestem zachwycona, przepraszam, że to powtarzam, ale jestem zachwycona tymi nożami do rzucania. Przynoszę głowę czarnoroga. Well, you don't disappoint. Unlike those wardstones. Damn things didn't even last a fortnight. We'll see if mounting this bastard's head works better. Here's your gold as promised. I to jest świetne, że ja mogę na przykład te właśnie tę umiejętność pojedynczą, z tym pojedynczym strzałem. A, już dużo nosimy, tak? Z pojedynczym strzałem ja mogę na przykład tę umiejętność, pozbyć się tej umiejętności, w sensie na przykład zrefundować sobie tą umiejętność, odzyskać punkty i wpakować te punkty tutaj, w tą ranę kutą, o ile gra mi pozwoli, ale wydaje mi się, że pozwoliłaby mi na to. Aha, jest za mało punktów na ten węzeł, tak? Czyli musiałabym jeszcze coś wpakować, na przykład następne punkty tutaj, żeby później się pozbyć tego. Chociaż nie, tutaj mamy te węzły, tu jeszcze nie wyuczono. Możemy zrobić... O, pokażę wam, jak działa ta refundacja, bo chyba tego nie pokazywałam. Nie miałam tutaj tych dwóch umiejętności, miałam tą umiejętność, więc dajemy koszt refundacji. Oczywiście gra nam pokaże, czy możemy to zrobić, czy nie. Jeżeli nie możemy zrobić, to gra nam na przykład pokaże, że musimy... że na przykład nie można tego zrobić, bo jest to węzeł połączony. No to znaczy, że albo są jakieś ulepszenia tej umiejętności, tak jak ja miałam, teraz to w moim przypadku było, albo na przykład jest za mało punktów w tym jednym drzewku i po prostu nie łączyłoby się to razem z następnymi drzewkami. Po prostu to totalna ilość tych punktów byłaby za mała, po prostu gdybyśmy coś odjęli stąd, więc wtedy trzeba coś do tego drzewka dodać, na przykład do tej umiejętności nowej, albo... Znaczy nie, no do tej nowej, dobrze mówię, do tej umiejętności nowej i później odjąć z tej starej, której chcemy się pozbyć. I to jest naprawdę super sprawa, także odjęłam teraz ulepszenie z tej umiejętności, no bo nie będę jej używać teraz, jeżeli może w przyszłości do niej wrócę, to zawsze mogę coś innego zrefundować albo jeszcze sobie ją dodać, tak? Tych punktów będzie więcej, bo będziemy przechodzić na kolejne poziomy, ale chcę teraz z tego właśnie, tej rany kłutej, czyli tego właśnie rzucania tymi nożami korzystać, bo jest to, powiem wam, szybsza umiejętność i rzucam kilkoma nożami w kilku różnych przeciwników, a tam wypuszczałam jedną strzałę, więc tu siłą rzeczy też szybciej tą energię regeneruję i szybciej atakuję tych przeciwników, tak? Co prawda minimalnie mniejsze obrażenia, ale to nic, je podbijemy. No i teraz chcę zrefundować tą umiejętność, no i nie mogę zwrócić węzła, jeśli on jest niezbędny do odblokowania skupiska węzłów, tak? No ale mamy ten węzeł, więc zobaczymy, czy w ogóle... No, tu jest totalna refundacja wszystkich węzłów, no ale ja tego nie chcę. Zobaczymy, czy da radę później to zrefundować. Może ja będę musiała jeden punkcik wydać. Czekajcie, a właśnie zobaczmy, czy jak ja wydam tu jeden punkcik. Teraz. Zyskujesz 2 punkty energii, kiedy rana kłuta zada obrażenia wrogowi o ograniczonej kontroli. O, super rzecz. Trzecie użycie rany kłutej rykoszetuje maksymalnie 2 razy. Trafienia krytyczne zawsze rykoszetują, fajnie. Rana kłuta powoduje teraz ciśnięcie 3 ostrzami na obszar w kształcie wachlarza. Każde z nich zadaje 35% podstawowych obrażeń. Wróg trafiony co najmniej 2 ostrzami naraz staje się odsłonięty na 2 sekundy. Też fajna rzecz. Ale można na przykład właśnie wziąć to ulepszenie,
No i dobra, wydaliśmy tam ten punkcik i zobaczmy, czy teraz ja to mogę zrefundować, tą umiejętność. Mogę, patrzcie, no i zrefundowałam sobie tą umiejętność, czyli tu trzeba było mieć 2 punkty. Wychodzi na to, że w tym drzewku total trzeba było mieć 2 punkty, żebym ja mogła zrefundować tą. I teraz 1 punkcik mogę sobie podbić awans, proszę bardzo, w tą, żeby podbić jej obrażenia. No i bum, zamieniliśmy sobie umiejętność. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję... Oho, jeszcze mnie atakują na koniec. Sporo tych kozłoludów tutaj, naprawdę sporo, a tu jeszcze się... O, możemy odebrać nagrodę, jeszcze 1 punkcik mamy, dobra, w tym regionie mamy jeszcze 1 punkcik, elegancka. Tu jeszcze są zadanka poboczne w ogóle, ale w następnym już polecimy z fabułą. Odblokowano 1 punkt umiejętności dla wszystkich postaci w tej krainie, to jeszcze możemy wydać. Wydajmy sobie na ulepszenie jeszcze obrażeń od samej rany kłutej. Także będą większe obrażenia. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do oceny, do komentowania oraz do subskrypcji. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.